Siemanko, ja jestem Drizzy z kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na Wyrajnie. Słuchajcie, witam was w zupełnie odświeżonym formacie na naszym kanale, ponieważ jak widzicie, kompletnie zmieni się w tym odcinku wszystko. To jak on jest prowadzony, to jak on jest montowany i ogólnie cały mój kanał teraz w tym momencie się zmienia. O nie, tutaj jakieś zombiaki do mnie idą, masakra. Co to w ogóle ma być? Chwila, spokojnie, rozwalimy ich. Ała, podpalił mnie, o nie, trochę panikuję, wybaczcie, dobra. Zombiaki zostały w tym momencie zniszczone, a wy zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ tylko w ten sposób nie przegapicie żadnego odcinka. Słuchajcie, ostatnio, zaraz wam pokażę, co jeden taki urwis zrobił, jeden jakiś typ, tutaj patrzcie, rozwalił mi skrzynki tej wody, nie da się w ogóle wziąć w żaden sposób z mojego magazynu i to jest naprawdę jak dla mnie okrutne, to jest mega słabe, ale słuchajcie, my dzisiaj się zemścimy, pisaliście mi, że to ten typ, ten złoczyńca Enzi zrobił, a jako, że ja mam partię wojny, a on wywołał mi wojnę, no to słuchajcie, zostanie on kompletnie zgładzony. Dobra, to teraz w takim razie możemy do niego pójść, jak widzicie, mam tutaj... mam tutaj super mega ultra TNT, które zniszczy każdego, kto wejdzie jeżowi Tricusowi na drogę. No dobra, ale na samym początku musimy zrobić jedną naprawdę ważną rzecz. Słuchajcie, już 16 czerwca o godzinie 10, no czyli jutro o 10, będzie mnie można spotkać w Arkadii w sali zabaw Fikołki, gdzie czeka na was naprawdę masa naprawdę bardzo fajnych aktywności, takich jak budowanie bazy minecraftowej, jak warsztaty Cook Creeper kulinarne, gdzie będziemy sobie gotować, oraz warsztaty z programowania w Minecrafcie. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to bądź już jutro o godzinie 10 w Arkadii. Macie link do biletu w opisie i także link do wydarzenia. Więc jeżeli będziesz, to zaznacz koniecznie, że po prostu będę mógł cię spotkać i widzimy się jutro. Czy mamy tutaj stony? Czy my mamy... mamy tutaj żelastwo, dobra, żelastwo też nam się zresztą przyda w miarę do naszego tutaj niecnego planu, ponieważ zrobimy mega zemstę, która będzie słodziutka, że tak powiem. Dobra, to weźmy sobie może jeszcze to i słuchajcie, patrzcie, co teraz tutaj się wydarzy. O, zobaczcie, widzicie? Mamy tutaj takie oto patyczki i z nich możemy sobie skrawczyć naprawdę porąbaną rzeczkę. Dobra, patrzcie, tutaj mamy to, uwaga, tutaj mamy to i tutaj mamy to. Czy wy wiecie, co to jest? Czy wy macie w ogóle pojęcie, co ja teraz chciałem skraftować? Dlatego, że ja chyba nie miałem żadnego pojęcia, co chciałem skraftować. Say what? No dobra, porąbały mi się trochę craftingi, ale słuchajcie, to nic, to kompletnie nic nie znaczy, dlatego że jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić, uwaga, nasze trapy. Oh yeah, mamy dużo trapów, mamy tutaj nie bez powodu także i skrzynki, trapped chest. Słuchajcie, to będzie najbardziej niecny troll, jaki w ogóle powstał kiedykolwiek w Minecrafcie, ponieważ rozwalimy Enzi'emu cały jego magazyn, tak, po to mamy TNT, po to mamy trapped chest. I dobra, teraz do niego w takim razie musimy polecieć, o, po drodze, musimy się rozprawić z jakimś... On wybuchł, dobra, niestety on wybuchł, Creeper chciał nas rozwalić, ale nie przejmujcie się, dobra, idziemy. Słuchajcie, Ferajna jest gdzieś, gdzieś tutaj na... to jest wschód, zachód, północ, południe? To jest zachód? Nie, to tak, to jest zachód, czyli tutaj jest północ! Ferajna jest na północ, musimy iść do Ferajny, ale dobra, patrzcie, tutaj co się... Ej, co... ale pokiereszowałem się, w ogóle zjedzmy sobie pyszne mięso z obiaczka do... chce mi się... tego balasa trzeba było z siebie wydusić, dobra, to teraz... W takim razie wejdźmy sobie może tutaj. Dobra, co się zmieniło na Ferajnie? Mnie tutaj nie było od bardzo dawna. Tak, tutaj jest bunkier partii Wojdy, czyli mojej partii. Ale na szczęście gildia banitów jest silna i nie... Au! O nie, jeszcze się podpalił! Podpalony jeszcze, to smutny jeszcze. Dobra, udało się zgasić ten wewnętrzny płomień, który w każdym z nas
Ludzie, jest dostępny. Okej, to teraz w takim razie pójdźmy sobie tutaj. Wow, tutaj ta wieża jest niezmienna. Ktoś skopiował ode mnie skopiował ode mnie to podniebne miasto. Co to ma być? Ja je muszę zniszczyć całe. Całe zostanie zniszczone. Napiszcie mi w komentarzach, kto to, bo już na Enzim się... Co to jest za grubas? Ła, ona, czy ona bije? Czy mi się zdaje? Nie. Co? Co to? What? Dobra, nie wiem, nie wiem, co to było. Czy pandy biją? Niech ktoś mi odpowie. Co to jest? Czemu tutaj jest domek Doktesa tylko jeszcze brzydszy niż to i różowy? W ogóle w następnym odcinku będziecie mieli otwarcie Tritsu Spa, co będzie naprawdę fajne. Zbudujemy ludziom pokoje, zbudujemy ludziom kwaterki i będzie mega epicko. Tutaj mieszka Enzi, ten złodziejaszek, ten złoczyńca, z którym chcemy tutaj w tym momencie się pobić. W ogóle dobra, pójdźmy sobie tu, zobaczmy co tutaj, co to jest. Dom Enziego, mapa Ferajny. Bo przecież nie widać wcale. No jasne, że widać. Widać to kompletnie. Dobra, on tutaj ma magazyn. Zobaczmy, które jest w miarę często musi być otwierana, która skrzynka. W której ma coś takiego, co jest naprawdę potrzebne każdemu graczowi Minecrafta. Dobra, nie wiem, z jedzeniem skrzynka albo coś takiego. Chwila, bo nie mam pojęcia zbytnio, co to, gdzie może coś być. Dobra, obstawiam, że jeżeli otwiera jakąś skrzynkę najczęściej, to jest to ta skrzynka. Więc zniszczymy ją. Słuchajcie, najpierw odłożymy nasze wszystkie itemki sobie tutaj gdzieś. O, dokładnie, tutaj, tutaj trzeba wszystkie itemki będzie wyrzucić. O, yeah, dobra, wyrzućmy. Wow, mamy w ogóle dużo ziemniaków pieczonych. Głód nam nie grozi. To jest zdecydowana przewaga nad innymi graczami Ferajny, którzy nawet nie mają jedzenia. Przynajmniej tak mi się zdaje, dobra. Więc teraz zróbmy to tak. Czy mamy siekierkę? Nie mamy. Musimy zniszczyć ją mieczem. Została zniszczona jedna. Została zniszczona druga, okej. O, złote jabłka miał Enzi. No dobra, to chwila. Na początku musimy wykopać w takim razie taki dołek. Za chwilę zobaczycie, o co zresztą chodzi sami własnoręcznie, więc spokojnie. Okej, tutaj mamy takie i dobra, dobra, dobra. Zaraz zobaczycie, bo to naprawdę będzie mega, ludzie, powalony pomysł. Okej, to tak, na samym początku, jakbym miał wybierać, co zrobię, no to na pewno nie dam tych skrzynek. A i muszę jeszcze to wziąć, dobra, tak, tak, tak. Nie, 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 nie. Gdzie jest drewno? Tutaj. Nie, nie, nie. Gdzie jest drewno? Tak, to jest drewno, dobra. Więc patrzcie teraz, bo to jest naprawdę mistrzostwo, co je zrobię w tym momencie. Okej, dobra, patrzcie tutaj. Tylko czy to tak zostanie aktywowane? Chwila, musimy zrobić jeden test. Musimy zrobić jeden test, a najlepiej testy różnych niebezpiecznych rzeczy jest robić w domku Doknesa. To chyba każdy z was się zgadza, prawda? Że najlepiej pójść do Doknesa, no i trochę go też potrolować. Ja nie mogę się doczekać w ogóle, jak otworzymy Tritsu Spa. Dlatego, że wtedy będziemy mogli przyjmować naszych gości, zrobić im pokoje, zadbać o nich i tak dalej. No dobra, ale pójdźmy tutaj w takim razie. Ouu. A czyje to jest? Co to ma być? Wygląda jakby tutaj się wypróżnił Doknes. O nie, czemu to jest takie dziewczyńskie? What? What? Dobra, ej, chwila, w ogóle mam mega genialny pomysł. Możemy zrobić coś takiego. Patrzcie. Zrobimy dwie rzeczy, okej, jedna to będzie na pewno, zdecydowanie będzie to to. Poproszę o płytkę, dobra, dziękuję. Co ja właśnie zrobiłem? A, dobra, to już tu było. Dobra, 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 spokojnie. Bierzemy i... no dobra, na samym początku płyteczka. A teraz możemy zrobić test. Nie! Nie! O! A dobra, nie rozwaliłem nic. Nie rozwaliłem nic, spokojnie. Spokojnie, nic nie popsu... Tutaj nic się nie działo. Tutaj naprawdę nic się nie rozwaliło. Kto tutaj strollował też? Ktoś troluje tu wodą i to jest najgorsza rzecz, jaką ja naprawdę widziałem w Minecrafcie od bardzo dawna. To jest bardzo chamski troll. Ale ja robię w sumie teraz bardziej chamski troll. No ale git. Nikt się chyba na mnie nie obrazi, w końcu jestem jeżem.
jak można by się obrazić na jeża, prawda? No nie wiem, to by było naprawdę dziwne. Okej, zobaczmy tutaj. Pyk, pyk, podłóżmy. TNT musi być właśnie podłożone, no... Dobra, ale za to uratujemy go od tego trolla, że będzie mógł sobie tutaj chodzić spokojnie do Kness. Oh yeah, dobra, i gdzie są nasze wooden planks? Tutaj są. Dobra, spokojnie. Weźmy teraz tego wooden planka tu. Ej, o nie, bo to aktywował item. Dobra, weźmy to. Teraz tego tylko nie aktywować. Okej, i możemy zrobić następnie pewien teścik, który nie mam pojęcia jak pójdzie do końca, dlatego że jeszcze tego w ogóle nie testowałem triku. Okej, zobaczmy czy w takim razie... dobra, tutaj trzeba też to będzie... Nie, dobra, to zróbmy to tutaj w takim razie. Pyk, zobaczcie, tutaj dajemy TNT, tutaj dajemy jakiś przewodnik typu to i zobaczmy czy następnie aktywacja podlega przez jeden blok, czy też jest to niemożliwe. Tak, jest to możliwe. Please. Dobra, nie musimy przynajmniej brać sobie kolejnej skrzynki, więc git, ja się nawet cieszę. To teraz możemy w takim razie iść do Enziego i rozwalić mu wszystko! Haha! Dobra, to jest moment, na który czekałem naprawdę długo! Enzi, szykuj się, mordo! I było nie zadzierać z Tricusem i nie robić pranków z wodą! Bo były naprawdę beznadziejne. Tak, to był najgorszy prank, jaki ja widziałem na frajnie. W ogóle, czy nie zniknęły wszystkie itemy, które je wyrzuciłem? Bo mnie chwilę nie było. A to było naprawdę okropne, gdybyśmy wszystko stracili. Chyba tak. Chyba zniknęły. A nie, są. Dobra. Git. Naprawdę git. Okej, to na początku musimy wziąć to tak. I po kolei. Teraz po kolei, dobra. Co jest? Dobra, zobaczcie. O, nie jesteśmy złodziejami. Enziemu itemy oddajemy. Ale czy on tego chce? Na pewno. Nie! Moje itemy! Nie! Kurczę, karma zawsze wraca. Gdy pies robi dobrą kupę, to znaczy, że karma do niego też wróciła. Czy on ma tutaj więcej planków gdzieś? Ja potrzebuję. Planków! Dobra, gdzie one... Oh man, co tutaj jest w ogóle? Gdzie są drzewa? Zwykłe drzewa mi są potrzebne! Rąbać drzewa! Chcę, dobra. Tutaj mamy jakieś drzewo. Wykopmy sobie, wystarczy nam jeden plank tylko i wyłącznie. Ale jakim prawem w ogóle zniknęły moje wszystkie itemki? Czy zniknął mój... Nie, dobra, zniknął mój gorszy kill off. To jest fart, to jest akurat fart, okej. Weźmy sobie teraz w takim razie... A nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze mu oddajemy to, resztę jego itemków różnych, dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo, Enzi. O, nie, dobra, spokojnie. O mały włos i bym sam aktywował tego trolla, ale nie. Jeże, są najmądrzejsze. Okej, weźmy to, dobra. No dobra, damy w takim razie mu trochę popalić, ludzie. Zobaczymy, kiedy aktywuje. No dobra, to będzie naprawdę epicki troll. Mam nadzieję, że Enzi się na niego nabierze. Dlatego, że jak dla mnie to jest, słuchajcie, epickie. Ja wam teraz pokażę chwilowo w ogóle, jak wygląda moja baza ogólnie, co się w niej zmieniło i tak dalej. Będziemy musieli sobie troszkę pokminić nad tym, co w ogóle możemy zmienić w mojej bazie. Więc słuchajcie, pójdziemy sobie teraz do Tricus Spa z powrotem tym ciemnym lasem, po którym żaden jeż nie powinien chodzić. Chociaż... O, tutaj właśnie nocą tu ptajesz. Odkryłem Amerykę. No dobra, to w takim razie pójdźmy sobie dalej. O, ale gdzie to jest? A, ogór spadł z drzewa. Jak wybuchniesz, to powiem twojej mamie, że... O. Wow. To był zły pomysł dosyć. To był dosyć zły. O, ale dobra, tutaj jest Tricus Spa, nasze piękne. Tricus Spa to moja dzielnica. Dobra, czy w ogóle mamy nadal wejście na górę? Co to było? A, dobra, to tylko owca. No nie, ktoś nam zniszczył wejście wodne. Co za chamstwo w ogóle. Ale spokojnie, ludzie. Ja tutaj umiem sobie poradzić ze wszystkim. Weźmiemy sobie z naszego źródła wody tyle wody, ile nam jest potrzebne. Następnie, no co to ma być w ogóle? O, dobra, udało się wziąć dirta.
A Dirt jest dziki, Dirt jest zły, Dirt ma bardzo ostre kły. Dobra, to chodźmy w takim razie teraz na górę i zobaczmy, co tam się dzieje w ogóle. Dlatego, że tutaj muszą być jakieś trolle, skoro mi zniszczyli wejście. O co chodzi? No nie. Ale w ogóle na przyszłym odcinku już tu urządzimy, już zrobimy całe to Tritsu Spa na cacy. Cacymary. Dobra, weźmiemy. Oh yeah. Chodź, szybciej. Szybciej wchodź. Ile to jeszcze? O, dobra, już prawie. No dobra. No i mamy z powrotem nasze wejście piękne. Oh. Oh, this destiny. This madness. This is Sparta! Został zniszczony. Całe szczęście. To było niebezpieczne. Dobra. Co to? O nie, tutaj cały czas są monstra. Dobra, chwila. Tutaj musi być... Tutaj zamurowali mi płotem wejście. Tutaj zamurowali mi wszystko. Co to w ogóle ma... Co to w ogóle ma być za rzecz, ludzie? Ja tego nie rozumiem. Czy to jest w ogóle... Gdzie jest środek teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dwadzieścia, trzy. No i mi się pomyliło. Osiemnaście, dobra, 18, czyli musimy iść po 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj jest dokładne, idealne, ludzie, wejście do naszego Tritsu Spa pięknego, więc rozwalmy ściany i wejdźmy do niego, kolego. Dobra, to tutaj, okej, mamy wejście, troll został naprawiony idealnie, a my będziemy się żegnać, ponieważ to już jest koniec tego super odcinka. Mam nadzieję, że troll wam się podobał, dlatego że jest naprawdę brutalny. Czekamy, aż Enzy się w niego wpakuje, tylko mu nie mówcie! Weźmy sobie timeseta. Dobra. I to by było na tyle, na razie.